Mówiłem w zdrowie. Panie Komendancie, pierwsza zastanca Pana do nowego opisu do stosu się to wszystkim. Łącznie z Państwem Krzysztof Olszewski melduje. Zakończenie odprawy rocznej. Panie i Panowie w zdrowie. Tak w uroczysty sposób zakończyła się odprawa podsumowująca rok pracy ostrowieckich policjantów oraz omówienie zadań na 2018 rok. Codziennie policjanci czuwają nad ładem i porządkiem w mieście. Z roku na rok praca policjantów jest efektywniejsza i przynosi korzyści dla obywateli. Na przestrzeni kilku lat można powiedzieć, że osiągnęliśmy praktycznie w każdej kategorii wzrosty i chcielibyśmy w przyszłym roku również utrzymać tę pozytywną tendencję. Dobre wyniki osiągnięte w roku 2017 pozwalają patrzeć z optymizmem w przyszłość. Zmniejszyła się liczba wypadków drogowych, mniej osób zginęło i mniej odniosło rany. Przestępczość kryminalna spadła, zaś wykrywalność wzrosła. Przestępczość maleje, ta najbardziej dokuczliwa, co nas cieszy. Jednakże w związku ze zmianą przepisów o rodzinie i opiece mamy teraz więcej zgłoszeń i przestępstw właśnie niealimentacji i znęcania się nad rodziną. W codziennej służbie policjantom pomaga również krajowa mapa zagrożeń, z której może skorzystać każdy obywatel. To jest bardzo fajne narzędzie, policjanci je lubią, wykorzystują na co dzień, ogranicza biurokrację i skraca drogę, jeśli chodzi o informowanie społeczeństwa, policji o rzeczach, które według ich oceny wymagają naszej interwencji. A wiadomo, w pilnych sprawach cały czas pozostają dotychczasowe, tradycyjne formy kontaktu. Dobre wyniki i intensywną pracę policjantów podsumowali samorządowcy, parlamentarzyści, instytucje i zaproszeni goście. Bardzo doceniamy, szanujemy pracę policji, Państwa zaangażowanie, wkład pracy w poprawę bezpieczeństwa. Jesteśmy zadowoleni z pracy policji kierowanej przez Pana Komendanta. Panie Komendancie, gratuluję, życzę dalszych dobrych sukcesów, wzrostu też materialnego dla Komendy Policji i pozostałych placówek. Wszystkiego dobrego Panu Komendantowi również. Funkcjonariusze Ostrowieckiej Komendy prowadzą wiele akcji profilaktycznych dla wszystkich mieszkańców. Nie ma tygodnia, gdzie nie uczestniczylibyśmy w kilku spotkaniach, inicjatywach społecznych. My sami wychodzimy z inicjatywami. Także można powiedzieć, że to trwa cały czas i będziemy w tym roku również dążyć do tego, aby nie uległo to pogorszeniu. 2017 rok to rok wyzwań i wytężonej pracy. Komendant powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim podkreśla i zapewnia, że mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, a funkcjonariusze dokładają wszelkich starań, aby tak było.